Witamy Państwa w piątym odcinku Starek z Ligi. Po godzinach jesteśmy po meczu Nowy Szpitaleu i Rodrup Toruń, który był zapowiadany jako, że może być to mecz rekordowy, takim rekordowym nie był. A moimi Państwa gośćmi są Bartosz Witkowski, zawodnik drużyny Rodrup Toruń, grający trener Michał Suchocki i Łukasz Kulczewski. Witam bardzo serdecznie. Panie trenerze, dzisiaj, no chyba możemy powiedzieć bohater, tak? 14 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej, 7 asyst, 7 bramek i można powiedzieć, że ten rekord, który tak tutaj wszyscy czekają z utęsknieniem, czyli wbicie ponad 400 bramek rywalowi, w zeszłym roku, nie wiem czy wiecie, Nowy Szpital stracił 39 bodajże bramek różnicy z drużyną Syli, nie udało się pobić i chyba to jest też trochę przez to, że tak mieliście taki zastój do tej 9 minuty, gdzie tak naprawdę było 1-0. Później dopiero ten worek z bramkami się otworzył. No tak, witam serdecznie. No, chciałem powiedzieć, że bohaterem nie jestem, cała drużyna jest, przyjeżdżamy tu jako drużyna, nie wyróżniamy się jako na indywidualności, jesteśmy zespołem, gramy tutaj zespołem o wynik. Odnośnie przeciwnika, Nowy Szpital, no wiedzieliśmy, że jest słabym zespołem, znaczy no... Oczywiście cały szacunek dla nich, że podjęli z nami walkę i gratuluję im za to serdecznie. No udało strzelić się 29 bramek. No, szczerze powiedziawszy zakładaliśmy, żeby spróbować strzelić jak najwięcej tych bramek. Udało się strzelić 29. Gratuluję chłopakom, dziękuję im za to, że podjęli walkę ambitnie. I na tym mi się wydaje, że Nowy Szpital jak zespół najsłabszy w tej lidze, jak to przed chwilą pan powiedział, ale jeszcze raz gratulacje im za to, że podjęli z nami walkę. Patrząc na to spotkanie, było to mecz Dawida z Goliatem, patrząc nawet na wasz skład. No tutaj są zawodnicy, tak, którzy grają w pierwszej lidze w futsalu we FC Toruń, a Nowy Szpital jest to drużyna amatorska. W pewnym momencie, jak w tej 9 minucie ten worek z bramkami się rozwiązał, to wyglądało to trochę jak Grześnie Winiątek przez 3 minuty. No tak, są tu koledzy, którzy razem występują, występujemy razem w FC Toruń. Jest to zespół, który gra o awans do Ekstraklasy. Jest tu ze mną kolega Bartek, który właśnie reprezentuje ten klub. No razem tutaj współpracujemy, działamy. Może Bartek kilka słów na ten temat? No właśnie Bartek, jeszcze w bluzie Toruńskiej Akademii Futsalu rok temu w drugiej lidze, w tym roku grasz w pierwszej lidze. Powiedz mi, jaki jest przeskok pomiędzy drugą a pierwszą ligą futsalu? I jak oceniasz rozgrywki pod tym kątem halowej ligi piłki nożnej w Świeciu? Bo graliście już jeden właśnie taki ciężki mecz właśnie z Refmixem. No rzeczywiście przeskok między drugą ligą a pierwszą jest spory. W pierwszej lidze dużo zespołów ogranych już w tej pierwszej lidze, które od lat walczą o awans do Ekstraklasy. A różnica między tą pierwszą ligą a tutaj w Świeciu, czy nawet tą naszą toruńską, jest no spora, chociaż dużo tutaj jest drużyn, które jednak, tak jak Refmix, chociaż ja akurat nie grałem w tym meczu, ale wiem, że tam mogło być, że wynik w drugą stronę i pewnie nikt by tutaj nie powiedział, że to by było niesprawiedliwe. Tyle może. Łukasz, jak ty oceniasz pierwsze mecze w Świeciu, w tej halowej lidze piłki nożnej? No szczerze mówiąc, dla mnie tutaj akurat był, że tak powiem, pierwszy mecz w tym miejscu. Uważam, że tutaj akurat poziom tej gry wcale mnie nie zaskakiwał. U nas w Toruniu akurat troszeczkę się, mi się wydaje, pierwsze ligi troszeczkę się różnią. Ale z góry nie zakładamy, że te wszystkie mecze są wygrane, także bierzemy z siebie wszystko i dajemy siebie wszystko i nie chcemy jakoś tam, nie wiem, pokazać rywalom, że jesteśmy na przykład do ogrania, prawda? Patrząc na wasz mecz z Refmixem, wróćmy na chwilę do tego spotkania. Drużyna Refmixu miała katastrofalnie dużą ilość okazji bramkowych. To ile strzałów oddał Refmix w tym meczu w porównaniu z wami, to jest naprawdę niebo a ziemia, jednak okazaliście się skuteczniejsi i tak samo, Michał, potrafiłeś zachować zimną krew w tej końcówce spotkania, potrzebne. Zgadzam się z tobą. Znaczy, no, futsal jest taką dyscypliną specyficzną. No, stwarza się sytuacje, których się nie wykorzystuje, nawiązując właśnie do naszego futsal klubu toruńskiego. Stwarzamy też mnóstwo sytuacji w lidze ogólnopolskiej, których nie wykorzystujemy, które powinniśmy wykorzystywać.
i przegrywamy mecze. Przykładem był mecz w Mniewach, gdzie mieliśmy masę, jeszcze raz powtórzę, masę sytuacji stuprocentowych, których nie wykorzystaliśmy. Tak samo przekłada się na futsal tutaj nasz, tutaj świecki, toruński i tak dalej, gdzie zespoły, tak właśnie jak Rafnik z nami, stwarzał sytuacje, które nie wykorzystał, a my po prostu no, dobrze broniliśmy. Wydaje mi się, że dobrze broniliśmy, wykorzystaliśmy jedną kontrę, która okazała się zabójcza, no i na tym polega futsal. To jest taka dyscyplina, która tym się właśnie charakteryzuje. Charakteryzuje, dokładnie. Panowie, w pierwszej lidze futsalu razem z wami gra drużyna Unisław Team, z którą być może zmierzycie się w drugiej rundzie Pucharu Stalex Ligi, bądź z drużyną Chełmży Futsal Team. Faworytem jest Unisław. No i jeżeli będzie to Unisław, młoda drużyna Jerzego Siemienieckiego, będzie też próbowała na pewno pałać rządzą rewanżu za ten mecz ligowy. No i patrząc na to, że w tym pucharze Stalex Ligi gramy naprawdę jeden mecz, tutaj naprawdę musimy być skoncentrowani przez całe 40 minut, a może i dogrywkę i karę na 100%. Dokładnie, nie lekceważymy przeciwnika. Unisław jest dość nieobliczalną drużyną, pokazują to ich wyniki w pierwszej lidze, chociażby w futsalu, gdzie potrafili z Wamosem Gdańsk, obecnym liderem, strzelić 10 bramek, tak, i wygrać ten mecz, czy nawet 11. No i będziemy na pewno musieli się dobrze przygotować do tego meczu w przypadku, gdy na nich trafimy, ale oczywiście będziemy startować do tej rywalizacji z pozycji, że tak powiem, faworyta silniejszego i będziemy chcieli to udowodnić. Łukasz, jak oceniasz po tym swoim pierwszym spotkaniu organizacyjnie tą ligę? Jakie to jest takie pierwsze spostrzeżenie na temat tej ligi jest? Szczerze mówiąc, ja mogę tutaj porównywać na przykład do ligi toruńskiej TLSP. I szczerze mówiąc, tutaj chociażby jest jedna liga, ale patrząc na sędziostwo na przykład i na liczenie tutaj podań, asyst, na przykład strzałów w pole, na przykład miejsce, raczej światło, bramki czy nie wiem, nietrafione, no to takie na przykład liczenie, takie bardziej skupienie się szczegółowe, dla mnie to wszystko idzie na plus i to jest fajne nawet, takie chociażby spojrzeć na statystyki po meczu, prawda? I także może to być dla zawodników jakby chociażby spojrzenie jakby na papierze ma się, jakie błędy popełnić, co powinien poprawić i w dalszym meczu na przykład tworząc, nie wiem, na przykład najlepszy mecz, patrząc na poprzednie. Trenujecie codziennie, gracie te mecze ligowe. Skąd więc pomysł i jak znajdujecie czas, żeby pojawiać się tutaj w świecie? Ogólnie to wszystko mamy bardzo dobrze poukładane tutaj logistycznie. Nad tym czuwają prezesi, kierownicy zespołów, także to od nich tutaj wszystko jest uzależnione i to dla nich właśnie wyrazy szacunku i tak dalej, że wszystko logistycznie układają tak, że nie koliduje jak na razie, no i miejmy nadzieję, że tak będzie do końca jednej ligi i drugiej. Kogo się obawiacie w tym sezonie? Pokonaliście mistrza, tak? Pokonaliście dwukrotnego mistrza. Ale czy jest jakaś drużyna, której się tak naprawdę obawiacie? Czy są to drużyny bydgoskie, czy Unisław? To znaczy tak, powiem tak, obawiamy się każdego zespołu. My nie patrzymy Bydgoszcz, Unisław, Świecie, Rafmix i tak dalej. Do każdego zespołu podchodzimy tak samo. Wychodzimy na parkiet po to, żeby wygrać. Zespół nasz przyjeżdża po to z Torunia, aby wygrywać każdy mecz. No ale znając otoczkę całą historię tutaj Stalex Ligi, wydaje mi się, że właśnie Rafmix, Unisław Team, tak jak wspomniałeś, zespół z Grudziądza, 1-2 z Bydgoszczy, no to będą te zespoły, na które będziemy zwracali specjalną uwagę. Patrząc również, wróćmy jeszcze do tych kontrowersji sędziowskich z meczu Rafmix Stalwit Świecie Urodrób Toruń. To jest też na plus na pewno całej ligi, że zarząd, mimo że ma jako sędziego głównego doświadczonego sędziego, którego wy wszyscy znacie tutaj, Jarosława Gieckiewicza, stwierdził, żeby tą sprawę oddać jeszcze wyżej, żeby jak najlepsi sędziowie ocenili tę sytuację, która była jedna właśnie również z twoim udziałem, która zakończyła się zwycięską bramką. Tak. Właśnie wracając nawet do twojego pytania do Łukasza tutaj odnośnie organizacji tej ligi i tak dalej, właśnie to jest na plus jak najbardziej odnośnie Stalex Ligi, że taka sytuacja miała miejsce, została zgłoszona do najwyższych sędziowskich tutaj w Polsce władz.
orzekła tak jak orzekła, no i jednak pan Jarek Ryskiewicz, którego serdecznie pozdrawiamy, bo jest naszym ziomkiem z Torunia i mam nadzieję, że no jeżeli tak wyszło jak wyszło, sytuacja była czysta, nie mylił się i gratulacje za to. A właśnie, a jak ty oceniasz tą sytuację? No, był to wścisk czysty czy nie? Według mnie wścisk był czysty, z tego co słyszałem, nawet klatka po klatce było to sprawdzane. Czy ślizg był czysty w piłkę, poszła kontra, nasz bramkarz zachował się bardzo mądrze, zareagował na tą sytuację, rzucił piłkę do kontry, pognałem w kierunku bramki, udało się, sytuacja wykorzystana, jak najbardziej oceniam to za pozytywne odnośnie właśnie sytuacji futsalowej. Jeszcze jedno pytanie do was panowie, patrząc właśnie na bramkarza, Andrzej Saja jest bardzo pewnym punktem w bramce. Ma on te momenty, tak jak w meczu z Rafmiksem, gdzie no, ta jego bramka, tak jak już mówiłem, na początku była szturmowana, on bronił kapitalnie, wpuścił tylko jedną bramkę i chyba też lepiej się gra, wiedząc, że nawet jak się popełni błąd, to z tyłu jest ktoś taki właśnie jak Andrzej. No rzeczywiście, nie bez powodu mówi się, że w futsalu dobry bramkarz to stanowi o ponad połowie sile zespołu, także inaczej się gra zupełnie, kiedy się wie, że ten bramkarz pewny, dający tą pewność i spokój dla całej drużyny stoi za nami i czasami musi ratować oczywiście z nas opresję. Andrzej robi to znakomicie, gra z nami od niedawna, ale jesteśmy z niego bardzo zadowoleni, dlatego jest u nas tutaj pierwszym bramkarzem, tak? Łukasz, jak ty oceniasz Andrzeja w bramce? Ja z Andrzejem się znam troszeczkę może wcześniej, bo chodziliśmy razem do szkoły, do gimnazjum i szczerze mówiąc ja go bardziej znam z tej bramki Kurczek, gdzie on na hali bronił, ale nie wiem, kiedy graliśmy w piłkę, tylko bardziej jak mieliśmy te uni hokej czy coś właśnie takie bardziej piłka ręczna, prawda? Ale szczerze mówiąc, teraz jego przebłysk i jego postępy, które on zaczął trenować i to wszystko wyniknęło i teraz akurat można jego podziwiać, jego kurcze bronienie w bramce. Panowie, za chwilę gracie mecz, ja już was nie zatrzymuję. Bartosz Witkowski, Michał Suchocki, grający trener Łukasz Kolczycki, drużyna EuroDrup Toruń. Dziękuję bardzo za przybycie, powodzenia w Stalex Lidze. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. 14-15 grudnia to kolejny weekend ze Stalex Ligą. Dziękujemy.